gdybym nie był piłkarzem, to byłbym sprinterem. Za 15 lat będę trenerem. Za granicą kibicuję Juventus Turyn. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, Ronaldinho. Gdy byłem mały, chciałem w przyszłości zostać piłkarzem. Nikt mnie nie pokona w kółko i krzyżyk. Najbardziej boję się horrorów. Najbardziej denerwuje mnie negatywni ludzie. Drugą połowę poznałem w klubie. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Plaża w LA. Byłem z siebie dumny, gdy na świat przyszedł mój syn. Moim marzeniem jest zagranie w Lidze Mistrzów. Po meczu lubię zjeść lody. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Konkretnego nie znam, ale Marek Wasiluk był w tym najlepszy. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Chciałem dobrze. Najlepszy piłkarz ekstraklasy. Arvytas Novikovas. Na imprezach bryluje Karol Świderski. Największy dowcipniś Marek Wasiluk. Największy spóźnialski Runie Iwan. Największa maruda Arvytas Novikovas. Najdłużej pod prysznicem przed lustrem Marian Kelemen. Czyich opowieści mógłbyś słuchać godzinami? Marek Wasiluk. Najlepszy piłkarz, z którym grałem? Bastian Schweinsteiger. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem? Messi. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku? Nie strzeliłem na pustą bramkę. Najmilsza pochwała od trenera? Brawo, Franki. Najbardziej pamiętna bura w szatni? Na pewno za trenera Probierza. Było ich wiele, ale takiej jednej konkretnej nie pamiętam. Najlepszy moment w karierze? Debiut w reprezentacji. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Stadion Narodowy. Największy wpływ ma na mnie trener. Największą tremę miałem, gdy przed debiutem reprezentacji. Popisowe danie, które przyrządzę, to makaron z kurczakiem. Koniec, serdecznie dziękujemy.